I właśnie rozpoczęliśmy przed sekundą finałowy mecz Ależ-Talerz 2018. Mierzy się drużyna Brave Beavers z drużyną Frisbnik z Rybnika. Zacznijmy może od składów. Drużyna Brave Beavers. W drużynie Brave Beavers występuje Adam Maciejewski, Anna Mączkowska, Daniel Niedziela, Dawid Niedziela, Gustaw Kałek, Joanna Jurga, Mateusz Gipki, Małgorzata Maczkowska oraz Sławek Stefański. Na razie byliśmy świadkami kilku strat z obu stron. I teraz chwila przerwy, mamy czas, żeby podać skład drużyny Frisbnik. Z numerem 20 Aleksandra Wieczorek, numer 11 Barbara Machulik, z numerem 21 Bartosz Mikołajec, z numerem 19 Dawid Michalski, z numerem 23 Grzegorz Ciszewski, z numerem 9 Jagoda Steczeń. Z numerem 44 Jakub Paszek, z numerem 16 Karolina Senicka, z numerem 22 Krzysztof Wątroba, z numerem 8 Marcin Sosna, który dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Z numerem 2 Mateusz Widawski, z numerem 3 Natalia Wolas, z numerem 74 Olga Sowińska i z numerem 5 Remigiusz Szymura. W tym meczu warto zwrócić uwagę w szczególności na grę zawodników Adama Maciejewskiego, zwanego też Piszkiem z drużyny Brave Beavers, który przed meczem był po prostu dominującym zawodnikiem, jeśli chodzi o liczbę asyst i punktów. Miał ich aż 65, 52 asysty i 13 punktów. Także tutaj w tych statystykach bardzo wyróżnia się od kilku turniejów, czy już od około roku, Mateusz Gipki, który swoimi fenomenalnymi rzutami naprawdę zdobywa mnóstwo asyst, ma ich na koncie 32 w tym turnieju oraz 20 punktów. No i drużyna Brave Beavers troszkę, wydaje mi się, gra podobnie do drużyny Ninehills, czyli dużo jest takich właśnie górnych rzutów, tak zwanych hammerów. Czy teraz będzie złapane? Nie, niestety kolejna strata. Na razie mamy dużo tych strat z obu stron. Natomiast w drużynie z Rybnika warto zwrócić uwagę właśnie na zawodnika z numerem 8 przy dysku, Marcina Sosnę, który też tutaj tych statystyk ma dość dużo, 35 asyst, 8 punktów. Wow, teraz świetna próba obrony Piszczka, ale nieudana i punkt zdobyty dla Frisbnika. Warto powiedzieć, że obydwie drużyny również widziały się już w grupie. Wtedy o jeden punkt lepsi okazali się zawodnicy z Brave Beavers, wygrywając 17-16. Świetny wyrwany mecz, pewnie podobny będzie ten. Mateusz Gipki, wysoki przerzut hammerem do drugiej części boiska. Teraz długi rzut, ale niestety do nikogo i za boisko. Wow, świetny pojedynek powietrzny. Piszczek złapał ten dysk w niesamowity sposób. Kryje go bardzo wysoki zawodnik, doświadczony Remigiusz Szymura z numerem 5, który ma bardzo dobry wyskok i świetne złapanie teraz dysku przez Gosię Maciągowską i podanie do Joanny Jurgi, świetne łapanie. Warto zwrócić uwagę na te dwie zawodniczki, one są na topowych miejscach, jeśli chodzi o liczbę statystyk i teraz potwierdziły tą jakość swojej gry szybką wymianą podań i szybkim punktem.
bardzo szybka gra frisbeenika, przerzut blade'em do Sosny i świetny punkt Sosna. Mamy chwilkę czasu, zakończyły się wszystkie mecze o miejsca, na 10 drużyn, na 10 miejscu drużyna Young Brave Beavers, na 9 miejscu drużyna Forehand z Warszawy, na 8 miejscu skończyła drużyna Ultimatum, na 7 miejscu chyba niespodzianka tego turnieju Kraków, na 6 miejscu drużyna Mad Hatters, gospodarz turnieju. Na 5 miejscu drużyna Ohana z Płocka, na 4 miejscu drużyna RJP, no i tak jak oglądaliśmy, na 3 miejscu skończyła drużyna Nine Hills i za chwilę dowiemy się, kto jest najlepszą drużyną Aleś Talerz 2018. Bardzo ciekawy rzut Gipkiego przez krzyżowo, przez całą długość boiska i złapany w dodatku. No ale niestety teraz troszkę za szybko, niecelny rzut. Mylą się bardzo często zawodnicy obydwu drużyn. Świadczy o tym wynik 2-1 dla drużyny z Frisbeenika. Piękny przerzut Marcina Sosny na połowę boiska. Krzysiek Wątroba z dyskiem oddaje do Marcina Sosny. Oj, to było ryzykowne. Ci dwaj zawodnicy lubią grać ze sobą. Widać świetne zgranie pomiędzy nimi i ekstra wykończenie. Asystowała Jagoda Steczeń. Już Gipki z dyskiem, znowu hammer i znowu do piszczka i mamy punkt. Świetna kombinacyjna gra. Mateusz Gipki i Adam Maciejewski też bardzo lubią ze sobą grać, widać bardzo duże, ale teraz świetna obrona Gosi. Świetnie przecięła to podanie. No i teraz jeśli Brave Beavers zdobędą punkt, no to mamy remis. Wrócą troszkę do tego meczu. Początek faktycznie, tak jak zwrócił uwagę Tomek, dużo błędów po obu stronach. Może gdzieś wdał się stres, może to już zmęczenie turniejowe. Miejmy nadzieję, że w kolejnej części będziemy obserwowali bardzo dobre widowisko. Piszczek przy dysku. Jakie wybierze rozwiązanie? Gra z Gipkim. I punkt. Gosia Maćkowska. Marcin Sosna przy dysku.
Świetny rzut Marcina Sosny hamerem do zawodnika z numerem 23. Grześka Ciszewskiego. Fryzmik swoją drogę do finału. I teraz znowu wysoki rzut. I ponownie złapany. Mamy teraz remis 4-4. Fryzmik swoje mecze wygrywał dużą przewagą punktową zazwyczaj. Z forehandsami wygrali 25-7. Z Young Brave Beavers 25-5. Z Mad Hatters 18-8. Najbardziej wyrównany mecz był właśnie z drużyną Brave Beavers, z którą teraz grają. I tutaj zwycięstwo zanotowały Bobry 17-16. Fryzmik wygrał też z Ohaną 17-7, a następnie w półfinale z Nine Hillsami 21-12. Wow, świetna próba teraz złapania dysku przez Krzyśka Wątrobę, no niestety nieudana. Bobry, podobnie jak Frisbnik, swoją machinę zwycięstw rozpętały bardzo szybko. W pierwszym meczu pokonali Mad Hatters 20-4. W drugim meczu wygrali z Young Brave Beavers 26-17. Trzeci mecz też wysokie wygrana 21-10 z forehands. I tak jak wspomniałem, wygrana grupowa z Frisbnikiem. Gosia świetnie teraz złapała dysk. Przepraszam, Asia. No i ten mecz w półfinałowy oglądaliśmy pomiędzy Brave Beavers a RJP. Skończył się wygraną Bobrów 19-17. W tym momencie mamy 5-4 dla Brave Beavers. Warto zauważyć, że drużyna z Rybnika rozgrywała jeden mecz więcej niż ich przeciwnicy, co może wpływać na ich zmęczenie. Aczkolwiek ilość zmian, jaką mają, pokazuje tylko to, że są mocno przygotowani na ten turniej i chcą wygrać. No nie, teraz Adam może mieć pretensje tylko do siebie. Ten rzut był zupełnie do nikogo. Jest to bardzo młody zawodnik. Natomiast no już o świetnych umiejętnościach, warto przyglądać się jego grze. Fenomenalne rzuty, świetne poruszanie się po boisku. Bardzo dobre warunki fizyczne. To wszystko sprawia, że Piszczek jest naprawdę niebezpiecznym zawodnikiem. Świetny punkt zdobyty przez Marcina Sosnę. No niestety ponowna pomyłka w ataku. Marcin Sosna, przerzucenie do Jagody Steczeń. Musi odejść od linii. Świetnie podaje do Sosny. Co wybierze Sosna? Szuka zawodnika po linii. Z Grześkiem Ciszewskim rozegrał to. Widać, że... Oj, teraz pomyłka, nieporozumienie. Ta gra im do tej pory świetnie wychodziła po linii. Wszystkie podania były do celu, ale teraz no, wdało się drobne nieporozumienie. Thank you.
No i świetny przerzut górą Krzyśka Wątroby do Marcina Sosny. Teraz cierpliwa gra na handlingu Piszka z Gipki. I świetne podanie Piszka do Gipkiego i mamy remis w tym meczu. Siedemnaście minut meczu finałowego za nami, 6-6. Emocjonujące spotkanie, tutaj wszystko może się wydarzyć. Na razie żadna z drużyn nie potrafi odejść na jakąś dużą przewagę punktową. Sosna z dyskiem do Grześka. No i mamy kolejny punkt dla Brave Beavers. Zdobywcą punktu był Sławek Stefański. Wysoko zawieszony dysk, świetnie złapał go Marcin Sosna. I podanie do Remigiusza Szymury. 7-7. Chwila przerwy, tam zawodnicy coś dyskutują. No, wysoki wyrzut dysku, ale zdążył wrócić Sosna. No zobaczymy, czy cierpliwością teraz wykaże się drużyna z Rybnika. Przed nami zostało ostatnie 10 minut tego spotkania. Mały kontakt, zatrzymanie gry, ale już wznowiona przez Remigiusza Szymurę. Krzysiek Wątroba z dyskiem, podaje do Remika. Znowu wysoki rzut i świetnie Krzysiek Wątroba łapie dysk w strefie. Mamy kolejny punkt dla Frisbnika. Na trybunach głośny doping drugiej części drużyny Brave Beavers. Zobaczymy, czy wyniesie na wyżyny tych zawodników, żeby mogli wygrać ten turniej. Adam Maciejewski, numer 38. Mateusz Gipki. Ciekawe podanie, krzyżowe. No i teraz zobaczymy, jak rozwiążą to bobry.
świetna, cierpliwa gra, ale też zawodnicy frisbnika no nie utrudniają jakoś tej gry handlerskiej Gibkiemu i Piszczkowi. I znowu złapany dysk przez Piszka, fenomenalna akcja. Hammer do Asi Jurgi, brawo, brawo Brave Beavers. 8-8. Teraz Karolina Senicka z numerem 16 łapie punkt. Podawał Marcin Sosna. Warto powiedzieć, że trybuny naprzeciwko nas są puste, aczkolwiek zabawa na trybunach jest nieziemska. Warto również powiedzieć, że dla najlepszych zawodników z każdej drużyny przygotowane są nagrody rzeczowe. Tak, tutaj świetna organizacja i teraz Asia w powietrzu znowu, ona króluje, króluje z tym dyskiem w strefie, Asia Jurga, kolejny punkt. Świetna organizacja tego turnieju przez drużynę Mad Hatters, drużynę, którą wspiera od niedawna sponsorsko PKN Orlen. No i niesamowite warunki tutaj na tej hali Orlen Arena, świetnej jakości nawierzchnia, wszystko dopięte na ostatni guzik. Wiatr sprzyjał. Dokładnie, warunki zupełnie bezwieczne, pogoda dopisała. Mamy 10. punkt zdobyty przez drużynę z Rybnika. Zdobywcą punktu Remigiusz Szymura. Fenomenalne ponownie przerzucenie sporej części boiska przez Gibkiego do Piszczka. Wyglądało to już na dysk nie do złapania, ale jednak Piszczek go złapał i teraz podaje i znowu fenomenalne złapanie dysku. I punktowała Gosia Maćkowska. Warto powiedzieć, że waleczne Bobry wygrały również letnią edycję Ależ Talerz, więc na pewno chcieliby wygrać też i zimową. No i teraz przy dysku zawodnik z numerem 47. Świetnie się też ogląda jego grę. No i teraz rzut wysoki w górę, chyba, nie, to nie mogło się zakończyć sukcesem. Sławek Stefański, który chyba nie ma długiego stażu jako zawodnik, ale tutaj na tym turnieju naprawdę było widać jego ciężką pracę na boisku, dużo dobrych wybiegnięć, pewna gra, no i teraz timeout bierze Marcin Sosna, przystanie 11-10 dla frisbnika.
No tak, zerkając na statystyki, jeszcze drużyna z Frisbeenika, oprócz tego, że ma większą ilość zawodników, to te statystyki też rozkładają się dużo bardziej równomiernie niż w przypadku Brave Beavers. Tam bardzo wąski skład, obecnie widzę na boisku tylko 7 zawodników. Więc no niesamowite, niesamowite przygotowanie fizyczne tej drużyny. Tutaj Frisbeenik na pewno tą ilością zmian, będzie miał przewagę. Zobaczymy, czy to pomoże w końcówce meczu. 3 minuty do końca. Świetna gra Marcina Sosny. Bardzo pewnie gra ten zawodnik. Pomimo młodego wieku, już wieloletnie doświadczenie. To, co każdy pracodawca chciałby mieć w swojej firmie i takich pracowników. 20 lat na karku i jakieś 6 lat doświadczenia. I teraz świetny rzut, ale zgłoszony po drodze pik. Czyli zabiegnięcie drogi poprzez zawodników sobie nawzajem. Gra wróciła do Marcina Sosny. I świetny rzut roundowy. Remigiusz Szymura do Grześka Ciszewskiego, no i w samej końcówce Frisbeenik odskakuje na 2 punkty. Czyżby miał być to rewanż za ten mecz grupowy, przegrany 17-16 przez Frisbeenik. Bardzo emocjonująca końcówka. No i ponownie hammer Mateusza Gipkiego i Sławek łapie dysk w zonie, fenomenalnie. Na pewno słyszą Państwo komunikat od trenera drużyny Brave Beavers, bo słychać go bardzo wyraźnie. Została tylko minuta do końca meczu. Znany ze swojego temperamentu Jakub Żybek, zawsze przy linii bardzo udzielają mu się emocje, ale świetnie prowadzi tą drużynę. Brave Beavers zaczęli odnosić pierwsze sukcesy w ostatnich miesiącach. Świetnie poszło im na Mistrzostwach Polski, ale mieli apetyty na więcej. Zobaczymy, jak w tym sezonie halowym będą się prezentowali. Wszystko wskazuje na to, że mogą naprawdę zrobić sporo zamieszania. No i teraz ponownie Sławek przy dysku. Świetnie się tam zachował. Oj, teraz obrona Krzyśka Wątroby niesamowicie to zrobił. I mamy punkt. Równo z czasem. Czyli chyba będziemy dogrywali punkt i dopiero potem będzie cup point. Rzut do strefy. Gosia łapie dysk. Bardzo pewnie. Ta zawodniczka też zrobiła świetny progres w ostatnim czasie. Widać jej świetne przygotowanie fizyczne, bardzo dużą waleczność. No i teraz rzut górą do Remigiusza i mamy punkt. I to jest koniec meczu. Frisbeenik wygrywa 14-12. Brawo. Poznaliśmy właśnie zwycięzcę Aleś Talerz 2018. Dziękujemy Państwu za oglądanie tej transmisji. Andrzej Daleszczyk i Tomasz Popławski.